Witold Sobociński w 1900. Jeszcze w czasie studiów występował jako muzyk w legendarnym zespole jazzowym Melomani, założonym przez Jerzego Matuszkiewicza. Grał na wielu instrumentach, głównie na perkusji i buzonie. Był autorem zdjęć do filmów Ręce do góry Jerzego Skolimowskiego, Smuga cienia i Ziemia obiecana Andrzeja Wajdy, Frantik i piraci Romana Polańskiego przy sanatorium pod klepsydrą Wojciecha Jerzego Hasa. Rząd federalny Niemiec wstrzymał wszelkie dostawy broni i amunicji do Arabii Saudyjskiej, a 18 obywatelom tego kraju zakazał wjazdu na teren Unii Europejskiej. To reakcja na zabójstwo dziennikarza Jamala Khashoggiego w konsulacie ambasady Arabii Saudyjskiej w Stambule. Walter Barbaszewski. Szef niemieckiego MSZ Heiko Maas poinformował dziś w Brukseli, że w porozumieniu z innymi unijnymi krajami Niemcy postanowiły zakazać wjazdu na teren Unii 18 obywatelom Arabii Saudyjskiej. Deutschland 18 saudischen Staaten. Niemcy wpisały do systemu informacyjnego Schengen zakaz wjazdu dla 18 Saudyjczyków, którzy są podejrzani o udział w morderstwie dziennikarza. Powiedział Maas. Z kolei Ministerstwo Gospodarki poinformowało podczas dzisiejszej... To są bogacze, którzy przekupili sądy, którzy opłacili, którzy zapłacili, co do grosza, wszystko opłacone, człowiek zabity. Dodał, że kanclerz Angela Merkel zapowiedziała wstrzymanie eksportu broni do tego kraju i to jest aktualne. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. I na koniec wracamy do kraju. Czas na prognozę pogody. Noc pochmurna z rozpogodzeniami. Bo różne rzeczy są nieaktualne. A to w firmie Play. A że to. A że tamto. A że już podała. A że do kancelarii prawnej. A tutaj są już pewne rzeczy nieaktualne. Termometry pokażą w ciągu dnia od zera na południu do plus 4 na ziemi szczecińskiej. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny. Radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. Agata Grochowicka z Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Chcemy porozmawiać o wspólnej akcji Polskiego Radia związanej z nadaniem tekstu tak zwanej Polskiej Deklaracji Niepodległości. To wydarzenie miało miejsce 100 lat temu dokładnie. Józef Piłsudski dokument podpisał 16 listopada 1918 roku i był to manifest suwerenności i program odbudowy państwa. I miał on trafić do wiadomości całego świata. A kto z Państwa jeszcze nie zna treści tej depeszy, to teraz kolejna okazja na antenie Polskiego Radia 24. Została nadana depesza informująca świat o odrodzeniu państwa polskiego. Barbie Baby Langstrom Extra. Do królewskiego rządu angielskiego, do rządu Rzeczypospolitej Francuskiej, do królewskiego rządu włoskiego, do cesarskiego rządu japońskiego, do rządu Rzeczypospolitej Niemieckiej i do rządów wszystkich państw wojujących i neutralnych. Jako wódz naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych, wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym. Państwo polskie zdaje z woli całego narodu w podstawach demokratycznych. Rząd ja sobie wtedy pomyślałam, no tak, faktycznie, przemocy, przecież to, że pan to mówił, że pan jest 2000 lat temu, to nie znaczy, że to nie jest aktualne dzisiaj. Zbudowany na porządku. Ale zacząłem się zastanawiać, ale jaka prawda, o co chodzi? Znowu mi przyszła
pierwsza myśl. Palić, bo chce, czy palić, bo musi. I przypomniałam sobie, że przyjeżdżam na dziewczynkę do Częstochowy przez 9 dni nie paliłam. Dlaczego? No bo było kupy latać po krzakach i się chować i palić, bo to nie miałoby sensu. I wtedy sobie zadałam pytanie, no to jak 9 dni wytrzymałam, czyli ja nie muszę palić, bo nie umarłam. Pani sama siebie przekonała, że proszę bardzo, potrafię. No tak, palę, bo chcę. A jeśli będę chciała nie palić, no to tak samo, po prostu trzeba nie palić, a nie tylko chcieć palić. No bo skoro nie umieram, jak nie palę, to znaczy, że nie muszę. Bo tylko trzeba robić to, no muszę oddychać, bo jak nie będę oddychała, tam stanowi górze, to umrę. To na razie się tak nie da. Jak nikt nie musi, no. A bez papierosa nie umrę, więc tutaj też nie można sobie mówić tak, albo jestem zła. Wszyscy jesteśmy zła. Tylko właśnie, co sobie powiemy. Czy muszę, czy chcę? Dziękuję pani Paulino bardzo. Taki tutaj zdecydowany głos i też wypraktykowany. No bo ja po prostu, jak to sobie pomyślałam, to na drugi dzień już nie paliłam. Tak, i byli wszyscy dziwieni, bo wiedzieli, że ja byłam mocnym palaczem. No to gratuluję. No i czyli prawda wyzwala, więc prawda wyzwala, bo katoliczka, która chodzi do kościoła i wychodzi z kościoła i kopci papierosy, to na kogo wygląda? Na palaczkę, na pijaczkę, na kłamczuchę, na plotkarę? To nie może tak być. To nawet dziecko wie, że to nie jest logiczne, że wychodzi z kościoła i pali papierosy. Zaleski wychodzi z kościoła, pali papierosy, szuka papierosów, dręczy ludzi, męczy, a molestuje z powodu papierosów. Wymyśla głupoty z powodu papierosów. Czy to ma tak być? Czy to może tak być? No nie może tak być. Życie każdego człowieka jest osadzone w takich ramach. I te ramy ja bym nazwała właśnie wiernością. I ta wierność może być w stosunku do Boga i w stosunku do człowieka. Jeżeli chodzi o Boga, to sobie one stanowią pewien program, który był później kontynuowany, tak? To nie było tak, że ten dokument wypłynął na świat. Te zdania musiały być przemyślane, bo przecież to była krótka depesza. Na przykład odmawianie różańca, czy zdrowie Maria, czy indywidualnie, chorągę. Tak, i jeszcze no i dodatkowo każdego dnia ją tak naprawdę dwie stacje. Jedna z nich dlatego, w Szwecji po prostu jest wierny Bogu. Pani Teresa, pani nam wskazuje taki plan, i załóżmy decyzję podejmuje postanawia modlę się z radiem Maria, bo to nie pomoże. Polska odradza się. To też nie było to powstanie państwa polskiego. To też jest bardzo dokładnie w depeszy zapisane, że to jest odrodzenie Rzeczypospolitej. Jak to zrobić, żeby być temu wiernym? Nie wystarczy samo chcieństwo, jak to mówimy, że ja chcę, to jeszcze za mało. Ale tak rozumiem panią, to co pani mówi, że sobie trzeba rozpisać na realia mojego dnia. Gdzie tam ten czas? I tak samo w stosunku do człowieka. A w stosunku do człowieka to polega na dotrzymywaniu obietnic, na tym, że człowiek chce dobrego dla drugiego. To znaczy widzi, co ten drugi, jakie ma oczekiwania w stosunku do mnie, co ja mogę w tym względzie zrobić. Czy to jest rozmowa, czy to jest jakieś pocieszenie, czy to jest jakaś taka pomoc realna, czy zrobienie konkretnego czynu. Jestem wierna bliźniemu dlatego, bo ja tak chcę, bo chcę być dobra w stosunku do rząd. No i ja to tak robię. No ale nieraz podmiotem do rozwoju. Musimy i powinniśmy być wierni, nieraz nie powstaje sobie, nie jakaś społeczność, tylko ona jest już zorganizowana, ona ma pewną no państwową, tego, bardzo konkretny plan. Powstaje rząd odrodzonego państwa z pewną siłą. Tak? To są ludzie, którzy decydują, to są decyzje, które za tym idą. Tylko to bardzo konkretnie, że rok, jak za tym udało się
wystosować taką depeszę, przygotować ją, znaleźć wodza, znaleźć ministra, który by się pod tym podpisał i znaleźć telegrafistę, który by ją nadał. To prawda. Józef Piłsudski nie myślał o tym w ciągu jednego dnia. To były naprawdę długie przemyślenia, długie dyskusje. Tak naprawdę siły rosły. To tak jak wspomniałam, to był proces. To nie było za pstryknięciem palca i państwo polskie się odrodziło. Mnóstwo osób o tym myślało, planowało, przedyskutowało pewne sprawy. Faktem też, że pochodzi Józefa Piłsudskiego, nie czuje tej bliskości Boga czasami, kiedy ma problemy z modlitwą, kiedy jest trudno. Samego Piłsudskiego o tym, że przyjechał z Magdeburga i dano mu tę władzę, że poczuli się wszyscy do tego, że to Józef Piłsudski właśnie powinien kierować całym tym przemianami, które zanim został powołany rząd miał następować. Także ten zespół poniekąd był, tak? To jakby od 10 listopada do 16 było mnóstwo prowadzonych rozmów. Zresztą Piłsudski też wspomina o tym, że po jego powrocie jakby cały czas spędzał na rozmowach, na dyskusjach. Mnóstwo osób do niego przychodziło. Zresztą Rada Regencyjna również przekazała mi tą władzę, więc to też jakby był pewien proces od dłuższego czasu układany i przemyślany. Ale rzeczywiście, żeby nadać depeszę i poinformować świat w taki sposób, żeby nikt tej informacji nie przejął i żeby ta informacja rzeczywiście dotarła, to też trzeba było się zastanowić, bo to nie tradycyjny telegram jednak. Informacja, popatrzmy na kontekst polityczny ówczesnej Europy, przecież pojawiła się w momencie, kiedy cały świat, a w zasadzie Europa, cieszyła się z zakończenia Wielkiej Wojny. Dzisiaj wiemy, że była to pierwsza wojna światowa. No właśnie, trzeba było pokazać, że jakieś małe państewko, jakaś Polska, mówię tak kolokwialnie, istnieje. Także, że miałem dobre chwile, to teraz mam się do czego odwołać, kiedy jest trudno i to mnie też przeniesie przez to. Tak, oczywiście, pamiętam tą miłość Bożą, pamiętam to ciepło, to tak... taką relację dobrą z Bogiem oczywiście i to mi umacnia, jak ja pamiętam tą relację, tak? No to jest tak jak dziecko pamięta dobrą relację z mamą, przytulenie, to myślę, że to tak w tych złych chwilach też, no to tak, tak bardzo podobnie, taki jakby nazwę to tak może brzydko, taki magazyn dobrych doświadczeń z Panem Bogiem, jak lata tłuste przychodzą, żeby kiedy będą lata chude, żeby móc z tego potem czerpać, a więc doświadczenie, które do Paryża nie została przyjęta, dopiero Szwecja jednak przyjęła i dopiero po tym... Paryż nie przyjął tej depeszy pisanej przez języku francuskim. Być może to był taki moment jeszcze dużego chaosu, który zakończył. No to prawie, że młody, tutaj jest kwestia przesyłania tej depeszy. Tak, 6 lat minęło. No. I to... A pan jest żonaty, tak? Tak, mam wspaniałą żonę. Wielkiej wojny. A tu nagle pojawia się informacja, że ktoś na wschodzie odradza się nowe państwo. To ten chaos, zresztą u nas też bardzo widoczny, bo jakby samo przesłanie depeszy nie miało też wielkiego skutku dyplomatycznego. Ono jedynie po przesłaniu tej depeszy nagle nie okazało się, że wszystkie państwa gratulują nam odrodzenia, że się cieszymy, że jest Polska, tak? Jakby to jednak trochę czasu musiało upłynąć, zanim ta informacja dotarła, zanim rzeczywiście pokazano, że tworzy się rząd odrodzony Polski. Tak więc... Ten sens jest bardzo ważny dla mnie, że rozumiem, że te trudy są częścią życia, ale jest też dużo w tym radości, bo każdy trochę mamy takie poczucie, że Zachód cały świętuje zakończenie Wielkiej Wojny Światowej, a my świętujemy niepodległość, tak? To też jest trochę dysonans. I to też rzeczywiście było, tak sobie czego się dana, że ten jednak chaos wynikający z zakończenia wojny, nie podjęte jeszcze decyzje, bo przecież jeszcze traktatu pokojowego nie było, brak granic, dopiero sytuujący się rząd, to wszystko jednak jest proces lekarza. Podobno także odebrał Poznań, który także ciekawie na to zareagował. Poznań jeszcze nie podlegał pod granicę polską. Ale już jednak przeczucia były silne o tym, że odradza się państwo polskie. Rzeczywiście, Poznań odpowiedział telegramem. Polski Poznań pozdrawia Warszawę. I to też jest wyjątkowa sytuacja, że
Ten cały proces w wielu regionach przebiegał w różnym czasie i w różnych formach. Zresztą później rzeczywiście i powstanie wielkopolskie. Jakby widać, że w Polakach cały czas się tkwiło to, że to jest ten moment, w którym będzie można zacząć świętować, ale rzeczywiście wymagało to jeszcze sporo pracy. No właśnie, państwo polskie, zacytuję po raz kolejny ten fragment, bo jest niezwykle ważny. Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Czyli można powiedzieć, że Józef Piłsudski pozostawił pewien testament, testament, na podstawie którego budowano podwaliny całej współczesnej Rzeczpospolitej Polskiej. Współczesnej, mówię, bo 100 lat temu przecież niecały okres byliśmy niepodlegli. Prawda, w 19 roku już potworzył Sejm. To też jest znamienne, że Józef Piłsudski, mimo to, że trzymał tak naprawdę sporą część władzy, bo rzeczywiście być wodzem naczelnym w momencie, kiedy dopiero wszystko się sypuje, to jest duża rola. Ale mimo wszystko też treść tej depeszy pokazuje, jak nowoczesny program obmyślił Józef Piłsudski ze swoimi współpracownikami. To też jest taki symboliczny element, że Piłsudski, podpisując ten dokument, wiedział, że chce stworzyć nowoczesne, demokratyczne państwo, nie z silną władzą, tylko jednak oddać władzę narodowi. Państwo polskie z woli narodu powstaje również i to jest jakby wspólna decyzja Polaków. To, że to jest w formie dokumentu, to, że jest jedna postać, jaką był Józef Piłsudski, który był na czele tego całego procesu, to jest jakby wyjątkowa sytuacja. On miał poczucie, w 19 roku oddał władzę parlamentowi, następnie wybory prezydenckie. To wszystko miało mieć charakter demokratyczny i taki był też plan i taki też program zaplanował Józef Piłsudski na rozwój i proces odbudowy państwa. Aż się prosi porównać te depesze z obecnie funkcjonującym przekazem informacji także na arenie międzynarodowej. Polska też stosuje podobne komunikaty i przekazuje je chociażby do Komisji Europejskiej, do Brukseli, że jesteśmy państwem demokratycznym i tego się trzymajmy, ale nie o tym chcemy rozmawiać na pewno. Niemniej jednak dzisiaj depesze nie telegramem, a kartką pocztową można także wysłać. Depesze pewnie o podobnej treści. Przede mną trzy kartki, jedna z drzewem, druga z piękną polską flagą na niebieskim czy fioletowym tle i także trzecia kartka z podobizną Józefa Piłsudskiego, na której właśnie są słowa tejże depeszy. W efekcie tych naszych przemyśleń muzealnych jeszcze w wakacje uznaliśmy, że oprócz tego, że brakuje nam jakiegoś elementu naszej historii odzyskiwania niepodległości, jaką jest właśnie depesza, czy tak jak wspomnieliśmy już deklaracja, polska deklaracja niepodległości, uznaliśmy, że depesza musi być wątkiem szczególnym. Akcja Mamy Niepodległą jest prowadzona od 2013 roku. To jest 5 lat wysyłania ponad miliona kartek życzeń z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku wyjątkowo dostała motyw główny, jaką jest depesza notyfikująca. I z pracy tego naszego programu, tych wszystkich naszych pomysłów, depesza pojawiła się tak naprawdę w każdym elemencie akcji. Począwszy od trzech kartek, autorstwa z drzewkiem, Miki Bojańczyk, Nowoczesna, która pokazuje również symbol Morsa i fale radiowe. I trzecia z treścią depeszy Ireną Przemiturę, członka naszego zespołu muzealnego. Podobizną Józefa Piłsudskiego, zatem gdzie te kartki możemy kupić? No i właśnie przez to, że odczytam, tam powiedzieli, że nawaliłam, bardzo nawaliłam wczoraj, bo miałam iść na biopsję. No zadziało się to pani inaczej po prostu. No miałam takie rewolucje żołądkowe, no i poprosiłam, zadzwoniłam do ślub. No i to, co powiedziałam, to po prostu zapominały termin. No ale szybka była rozdzielona, ponieważ dzień wcześniej postawiła mnie przed czasem do kanalu, że ona wzięła sobie wolność w czasie, żeby ze mną pójść. A wcześniej było tak, że nie wiem, czy za mną pójść, bo chorowała się przez kanał. Zapraszam na audycję od finansach i gospodarki. Kurs 24 na rządy pieniądze, a zajmuje się m.in. rozwojem sytuacji wokół KNF i GDB. Zapraszam.
Dzień dobry. Kancelaria, to niech się pocałuje. Tak. Kancelaria, to niech się pocałuje, wiesz. Złodziejska. No bo siedzą, wiesz, żerują na biedzie. Podają mi rękę, pomagają.
jest piękne. Ksiądz uwierzy, ile tu jest dobrych ludzi i dlatego siedzę w tej nowej ojczyźnie. Powinnam już wrócić, bo mam jeszcze jednego syna w Polsce. Powinnam wrócić tam do niego i tą starość tam spędzić. Ale żal mi tutaj tych grobów naszych. Tu mam kuzyna księdza Janka Śwista, mam mojego brata Ryszarda, mam mojego męża, mojego syna, siostrę, jej męża. Pełno mamy tu swoich grobów. Wjeżdżę na cmentarz, modlę się do Boga za ich dusze, za dusze czyszczowe. I jakoś mi się tu bardzo dobrze żyje. Tu jest bardzo dużo dobrych ludzi. Niech ksiądz wierzy, wszędzie jest dużo dobrych ludzi. Tak, to prawda. Tylko trzeba to dostrzec. Tak jak Bóg dostrzegł tego tam na tym drzewie, że chciał, Jezus go dostrzegł. On chciał koniecznie Jezusa zobaczyć. A to Pan Jezus jego zobaczy. Bo tak. Jezus dostrzega wszystko. Ja wierzę, że mi Jezus, Matko Najświętsza, nasza częstochowska, kochana, dają siłę, żeby tu żyć, żeby kochać ten kraj, tą nową ojczyznę. Ksiądz by nie uwierzył, ja pierwsze 5 lat nie mogłam patrzeć na przyrodę kanadyjską. Wydawało mi się to wszystko obce, a teraz kocham to wszystko. No i to jest Pani taka druga ojczyzna, tak można to powiedzieć. To jest moja kochana druga ojczyzna. I lata już tam życia. Życzliwość, doceniam życzliwość ludzką, ale Bóg mi daje skądś siłę. Ja nawet do znajomych mówię, ja się dziwię, że Pan Bóg się mną opiekuje i pomaga mi, naprawdę ja to odczuwam, by ksiądz nie uwierzył. Ja sama sobie w to nie wierzę. Skąd mi Bóg daje tyle siły? Ja mam dzisiaj ponad 80 lat, jestem zdrowa jak... Ojczyzno, to ty, to właśnie ty. Świat piękny, z węgierskich pól, to radość, to czuć i ból. Już kończę i pozdrawiam ojca, i pozdrawiam ojca Tadeusza Rydzyka, który kiedyś w przyszłości, dzisiaj go szkalują, męczą go, ponieważ jest patriotą. Ale kiedyś w historii będzie mężem stanu. Tak, no to czas pokazuje, weryfikuje różne osądy. Tak, on ze wszystkiego najlepszego i cierpliwości dla nas, a ja zasyłam dzień w dzień. Bo u nas jest południe, pod wieczór, a wy już macie noc. To dla nas to jest rozrywka cudowna. No, i a nam miło, że tak daleko, a tak razem możemy być. Tak, z Panem Jaki Bogiem. To jest cud. Bardzo życzę dobrego, Boże. Z Panem Bogiem zapać. Radio Maryja, bardzo proszę. Pokój i dobro. Pokój i dobro. Mówi Ewa z Gorzowa Wielkopolskiego. Witam Pani Ewo. Chyba radio nie jest wyłączone. A tak, wyłączam. To nam to szczęść Boże, jeszcze raz. Proszę ojca, mówi Ewa z Gorzowa Wielkopolskiego. Dziś mam piękny temat o wierności w codzienności. To dużo pięknych rzeczy było powiedzianych. Ja tylko powiem o prawdzie. Chciałam właśnie powiedzieć o prawdę, głosić prawdę, bo Jezus jest prawdą. I no i dzisiaj w tym naszym zwariowanym takim świecie niestety jest bardzo trudno. Ja miałam przyjaciółkę od 47 lat i niestety tak się stało i nie rozumiem tych, którzy są katolikami. Modlą się bardzo gorąco. I niestety przed wyborami mówię mojej przyjaciółce to i tamto, że zobacz, ile Prawo Sprawiedliwość zrobiło, że te ojci, przeciwnicy nasi tak walczą z nami i tak nam dokuczają i teraz trzeba głosić na ten, nie, bo Duda to nie jej prezydent, a to wszystko winien jest Kaczyński i tak dalej. Ja mówię, słuchaj, tak nie można. Jezus mówi prawdę, my mamy głosić prawdę. Jeżeli my nie będziemy bronić swojej wiary, jesteśmy chrześcijanami, to kto nas obroni? Panie, no, ale to spokojnie rozmawiać tutaj, nie? Bo wiadomo, polityka to nas bardzo szybko dzieli. Ale jeśli chodzi o prawdę, to sobie weź, napijesz się sobie jakieś tam ciastko, herbatę i sobie na tej prawdy razem gdzieś tam dochodźcie. No nie, ja aż tak troszeczkę potem tutaj powiedziałam, wiesz co, ale bo jak 7 lat temu jeszcze Tusk rządzi, to groził na 4. rozbiór Polski, ja do tego wróciłam, mówię, że nie, za to ty gadasz, ja mówię, że to mało nas okradają, że te wszystkie Bronkiewicz walczy, te wszystkie afery. Pani Ewo, ale super, odchodzimy od tematu, bo to jest, tematy są ważne, ale... Ja tej wierności właśnie wprawdzie, żeby głosić, a poza tym jeszcze nie lubię kłamać, bo tak byłam też wychowana. 4. rozbiór Polski, Bronkiewicz walczy i inne gady. Prawda. To są Judaszki? Tak samo,
Takie judaszki, że szok. Gdzie one tam u jakiego diabła podpisały krwią, to nikt zielonego pojęcia nie ma. Się mówi, że każdy ma swoją prawdę. Ty masz swoją, ja mam swoją i każdy jest wierny swojej prawdzie. Tak. No ale nie miał gdzie spowiedzieć, no jak tak może tyle katolików jest, chodzi do kościoła i tak rozmodlony w naszych grupach odnawia w Ducha Świętym i idą i głoszą za PO. Ja tego nie rozumiem. Pani, nie chcę wchodzić w politykę. Ludzie reagują różnymi, kierują się różnymi motywacjami z różnych powodów, których nieraz nie rozumiemy. Nieraz to są emocje. Nieraz nie ma argumentu, tylko są emocje. Albo nie wiem, bo ma ładny krawat, bo ma coś tam innego. Nie chcę teraz tutaj jakoś tak tego spłaszczać, bo to są nieraz różne inne też motywacje głębsze. Natomiast na pewno katolik powinien też wiedzieć, co ja wierzę i kogo ja popieram, czy ktoś to głosi, w co ja wierzę. Jeśli wierzę w to, no to nie mogę być robić krok w przód i krok w tył, no to nie ma sensu. Tak. I zjeść ciastko i mieć ciastko, tak? Nie. No i jeszcze co powiem o wierności w modlitwie, że wiadomo, no różaniec, jak się odmawia, koronki, liczanie i tak dalej, swoje ulubione, każdy ma modlitwy. I jeszcze taki jest przepiękny, jak czasami chodzę. Dużo chodziłam, a teraz troszeczkę przerwałam, bo chorowałam, ale teraz znowu postanowiłam adorację przed Najświętszy Sakrament. Czy powiedziałam przed Najświętszy Sakrament, powiedziałam Panu Jezusowi, chcę być wierna w tym, ile będę mogła, tyle Ci będę służyła, bo Ty jesteś Jezus, tam czekasz na mnie i tyle łaski otrzymuję i tyle. Kiedy Pani rozpoczęła tę adorację? O, proszę Ojca, to było chyba 4-5 lat temu, 4 może 3-4. Jak to wychodzi? Ale nie chodzę teraz codziennie, nie chodziłam zawsze codziennie, ale miałam takie dni, że powiedziałam Pani, że chodzę, potem robiłam sobie przerwę, potem znowu, no bo mam troszeczkę tego, ale mówię fajnie, bo adoruję i dużo was otrzymuję i dużo wybadlam wtedy. No na pewno, to jest skarb, taka adoracja. I dawa się, proszę Ojca, mople i za wszystkie, całe radio, bo i telewizję trwam. I kocham was i zawsze ja do drugiej was, nawet do pół do trzeciej słucham, bo jestem nocnym Markiem. Potem pani chodzi niewyspana od rana. Nie, ja no to moi przyjaciele wiedzą i taką mam moją kuzynkę w Szczecinie, którą pozdrawiam, pewnie słucham, bo pracuję. I zawsze mówię, słuchajcie, wszyscy do mnie do 10 nie dzwońcie. Ja jestem z mężem, sobie się ożeniam, my słuchajcie, ja idę o 2-3 spać, a wy dopiero możecie od 10 do mnie dzwonić. No jak wszyscy wiedzą, to co innego, to wtedy są znajomi wychowani już tutaj, tak. Ja ich proszę. Chyba, że ktoś mówi chory i będzie umierać, to dzwońcie. Tak jest. Dziękuję bardzo Pani Ewo. Z Panem Bogiem. Z Bogiem. Pokój i dobro. Pokój i dobro, dobrej nocy, dobrego odbioru. Bardzo proszę, Radio Maria. Szczęść Boże, Kajetan z Warszawy. Witam Pani Kajetanie, już na antenie jesteśmy. Dziękuję ślicznie. Ja chciałem tylko powiedzieć o wierności małżeńskiej i może przy okazji o wierności samemu sobie, jeżeli chodzi o picie, o palenie i tak dalej. Więc ja nieraz, mam już 70 lat, ale nieraz zauważyłem, że moi koledzy, jak byliśmy młodzi, a byliśmy żonaci już, zwracali uwagę na kobiety, ta tak, zbudowana ta taka, ładna ta ta. Ja mówię, słuchaj, masz żonę, to czemu się wygłupiasz, po co się rozglądasz za innymi? Można spojrzeć, ale bez komentarzy tam, nie ma problemu żadnego. A bo ty jesteś święty. Ja mówię, wcale nie jestem święty, tylko po prostu są zasady, trzeba mieć kręgosłup. To by była jedna sprawa. Czyli takie nie igranie z ogniem. Tak. Ja mówię, no to tak jakbyś musiał codziennie, mówię, porno jakieś oglądać i się napalać. Mówię, jesteś żonaty, masz dzieci, to daj spokój. A potem się okazało po paru latach, że on zdradzał żonę i tak dalej. No to nie ma o czym mówić. To by była jedna sprawa. A druga sprawa, to chciałem powiedzieć o wierności samemu sobie. Dlatego u mnie rodzice nie palili i nie pili i na przykład jak ja byłem w wojsku czy gdzie indziej, to byłem dumny z tego, że wszyscy mnie częstują, a ja odmawiam, bo po prostu ze względu na to, że mam takie zasady, że z domu je wyniosę. No ale to pana też kosztowało niemało, żeby wytrwać w wojsku. No tak właśnie, bo wszyscy częstowali za darmo, bo to wojsko. Co by było jeszcze z tym paleniem. A kiedyś miałem taki przypadek, jak byłem gówniarzem, miałem 10 lat, że wujek do mnie mówi, bo twój brat starszy się napił. Ja mówię, nie szkodzi, ale ja mam swoje zasady. I nie dałem się wrobić, chociaż krzyczał na mnie, że donoszę, że będę donosił, że to, że tamto, to terem dla nas. I tak dalej. Donosy są, donosy. Mówi tak. To gdzieś
Donosy są donosy, że czwarty rozwiór Polski, że złodzieje rozkradli profi kredyt, a asa tak to finanse. I crossroad, i crossroad.